Witam Was bardzo gorąco, wszystkich tutaj zebranych, braci, siostry i tych, którzy pierwszy raz mają kontakt z Ewangelią i są u nas. Chciałem Wam powiedzieć swoje świadectwo, jak to było u mnie. Byłem katolikiem i to tutaj nawet gorliwym, bym powiedział. Od dziecka kontakt był z Kościołem. 15 lat byłem ministrantem, chodziłem z komżą do kościoła non-stop. I u mnie, ja wiedziałem, że jest Bóg, że jest wszystko, że trzeba się modlić, ale przyglądałem się ludziom, że co i sam modliłem się, do spowiedzi non-stop chodziłem, ale nadal grzeszyłem. Chociaż może nie znałem mocy tego grzechu i tego, co się ze mną dzieje. I w ubiegłym roku, tak, to będzie, no już teraz będzie 1,5 roku temu, przyjechał mój brat, wrócił z zakładu karnego i zaczął mu się przyglądać, pokazywał mi Ewangelię, zaczął czytać, mówić dużo o Bogu. Przyglądałem mu się, mówię, no pięknie mówi. I tutaj któregoś dnia dostałem, pamiętam, na Sylwestra od niego Biblię. Zacząłem sam czytać tą Biblię, ale no to przyglądałem się bratu, bo jestem takim człowiekiem, który musi, znaczy, patrzeć, praktykować, obejrzeć, jak to będzie, jak to jest z innymi. Ale czytałem Słowo Boże, przyglądając się bratu, patrzyłem, że co innego mówi, co innego robi. Coś jest nie tak. Zacząłem z nim jeździć po różnych kościołach, przyglądać się, no i dalej zacząłem szukać Pana Boga. Mówię, nie, to nie jest tak, to trzeba jednak samemu dojść do tego. Ale czytałem, nic mi to nie dawało. Mówię, to ja jestem już takim człowiekiem, który nigdy nie znajdzie tego Boga. No bo czytam Biblię, modlę się, ale nic z tego nie rozumiem. I 12 marca wyznałem Pana Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawcę. Już wtedy tak gorliwie czytałem, modliłem się, no stop, mówię, no ja już teraz dzięki swoim uczynkom będę pokazywał wszystkim, że ja mam tego Pana Jezusa, że ja już nie będę grzeszył. Ale mój stan stał się gorszy niż był. Modliłem się, ale nadal żyłem w świecie. Imprezy, balangi, alkohol. Ale sobie tłumaczyłem, no ale ja taki zły to nie jestem. Ja nie piję codziennie, ja... No jak jest impreza, to tak, no z żoną jest dobrze, w małżeństwie jest fajnie. Nie kłócimy się, no sporadycznie, raz tam, raz w miesiącu może, no. I nie jest tak źle, no jest dobrze. I pewnego dnia przyjechałem tutaj do Mławy, do zboru. Usłyszałem pierwszą Ewangelię, która mnie poruszyła. Ale mówię, no tak, Panie Jezu, ja powinienem polegać tylko na Tobie. To dlaczego ja cały czas polegam na sobie? Mówię, kiedy są ciężkie chwile, Ty, Panie Boże, pomagasz mi, podnosisz mnie, ale jak jest dobrze, to znowu grzeszę. I doszedłem do takiego wniosku, że zrobiłem z Pana Boga po prostu no oparcie, że jeżeli mam jakiś pomysł, jakieś takie swoje pomysły, to Panie Boże, pobłogosław mi. Ale jak coś się udaje, to jakoś tak o tym Bogu, Boga po prostu na bok. I to było znowu moje ja. I któregoś dnia przyjechałem tutaj do zboru, po dłuższej przerwie takiej, i usłyszałem głos Pana Boga, który powiedział mi wyraźnie, że albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Przyjechałem do domu, no byłem poruszony tym słowem. No ale goście, mała imprezka taka, no taka spokojna była. Po tej imprezie znalazłem, obudziłem się rano na podłodze. I pamiętam słowa mojej żony, jak powiedziała, że tego Boga, co ja o nim mówię, to ona nie chce znać. I rano zabrałem wędki, poszedłem nad rzekę
nie wiem, łowiłem, nie łowiłem, trudno mi jest teraz cokolwiek powiedzieć, ale to było na początku sierpnia. Zacząłem się modlić, płakać. Mówię, Panie Boże, jeżeli jesteś, to rób coś ze mną, bo ja sam już nie daję rady. Ja mówię o Tobie, modlę się, proszę Cię, ale ja grzeszę. Nie ma takiej możliwości, już dla mnie nie ma żadnej szansy. Mówisz mi w słowie, że mam być owcą, a ja nadal jestem świnią. Pcham się do tego błota, liczą się dla mnie pieniądze, biznes jakiś, jakieś tam sprawy różne, polityka, władza. Boże, tak dalej być nie może. Ja Cię proszę, bądź moim Panem i Zbawcą. I w tym właśnie dniu, w tej chwili, nie wiem jak to długo trwało, przyszedłem do domu i po jakimś czasie żona mi powiedziała, że jestem inny. Pan Jezus mnie zbawił. Spojrzałem inaczej na Boga, na dzieło, które Pan Jezus dokonał na krzyżu, że jednak ja zasługiwałem na śmierć, a to On poszedł za mnie. I dzisiaj mogę być tutaj z braćmi, siostrami. Dzisiaj wiem, że mam życie wieczne. Bo Pan Jezus mi powiedział, że albowiem kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Dziękuję.